Cześć, ja jestem Sarcz, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Dead Rising 3. Nadal musimy jeszcze tutaj poeksplorować całą okolicę, dopóki ronda jest zajęta. I tak jak wam ostatnio obiecałem, dowiedziałem się paru nowych szczegółów na temat systemu rozgrywki. Tutaj na przykład mamy zaznaczoną na mapie, już wam pokazuję mapkę, mamy zaznaczoną znajdźkę, jest to właśnie taka statuetka. I możemy ją oczywiście zbierać, za to otrzymujemy 2000 punktów PP. I takich statuetek w całym świecie gry jest aż 70. To są po prostu takie sekrety, za które właśnie dodatkowo zbieramy jeszcze punkty doświadczenia. Oprócz tego następna ważna rzecz, to przyjrzałem się również ulepszeniom mojej postaci. Dokładnie sobie wyczytałem, które ulepszenia co dają. I zdecydowałem już mniej więcej w co pójdę. W ogóle całkiem fajną rzeczą są tutaj te ulepszenia w tych kategoriach combo. Dlatego, że na przykład załóżmy, żebym sobie odblokował to. I wówczas mógłbym użyć dowolnego noża jakiegoś, żeby zbudować te 10 sztuk różnych rodzajów właśnie broni combo. Czyli po prostu niejako nowe schematy nam się odblokują, można powiedzieć. Ja jednak powiem wam, że zainwestuję teraz w inne rzeczy. Pierwsza rzecz to tutaj. Mamy możliwość zdobywania większej ilości punktów PP oraz widzę, że na większym obszarze będziemy wykrywać różne właśnie znajdźki. Więc szczególnie mnie te punkty PP tutaj interesują, żeby więcej ich zdobywać, więc już sobie to odblokowałem. I tutaj jeszcze... Widzę, że osiągnięcie odblokowaliśmy i tutaj jeszcze sobie rozbudujemy naszą energię życiową, czyli dodatkowy kwadracik zdrowia po prostu będziemy mieli, a więc w sumie już 5 kwadracików. W następnej kolejności chciałbym też sobie oczywiście zwiększyć ilość slotów w moim ekwipunku, no ale na razie jeszcze muszę z tym poczekać. Kolejna sprawa, jaką chciałem wam tutaj pokazać. Wow, patrzcie! Patrzcie, ile się tylko znajdziek tutaj odblokowało po tym, jak odblokowałem sobie tamtą umiejętność. Nawet nie sądziłem, że aż tyle się tego pojawi, a tutaj proszę. Ale kolejną rzecz, jaką chciałem wam pokazać, to chociażby tutaj możemy sprawdzić te... Jak to się nazywało? Tragic Ending chyba? I jest sposób, żeby właśnie to odblokować. Trzeba wcześniej tutaj takie głośniki w tym miejscu zniszczyć, głośniki ZDC, ale to za chwilę, bo najpierw jeszcze tutaj do tego safe zone'u się udamy. A żeby to zrobić, to trzeba tam po prostu udać się troszkę inną stroną. Ja w poprzednim odcinku nie wiedziałem właśnie, jak tam wejść. A tutaj zwróćcie uwagę, mamy taką strzałkę, która nam niejako wskazuje, gdzie jest tam wejście właśnie w tamtą stronę. Mamy jeszcze telefon. O proszę, mamy nową misję psycho. Mamy w tej serii tak zwanych psychopatów, którzy pełnią rolę swego rodzaju bossów. I to jest właśnie taka misja. Już pierwsza misja z psychopatą, no to może być ciekawie. Na pewno, być może przy tym odcinku już się za to zabierzemy. Jest to też rzecz poboczna, ale naprawdę warta uwagi. I tutaj patrzcie, właśnie można było na górę wejść, mamy nawet pokazane właśnie, gdzie jest wejście do safe zone'u, a tutaj jeszcze mamy schemat do kolejnej broni, możemy sobie zobaczyć. Okej, hatchet i fire axe, czyli mamy kolejne bronie, jakie możemy połączyć. Tymczasem jednak wejdźmy tutaj i będzie trzeba wyeliminować zombiaków, żeby ten safe zone przejąć, żeby tutaj wejść właśnie do... Czekajcie, wezmę sobie tasaka. Żeby wchodzić sobie tutaj bez problemu do tej kryjówki i z niej korzystać. A jak sobie odblokujemy właśnie kryjówkę, to jeszcze jest fajną sprawą to... W ogóle widzę, że ten tasak średnio się raczej spisuje na takie duże grupy. Dobra, zmieńmy sobie w takim razie jednak. Jeśli właśnie przejmiemy sobie ten safe zone, to odblokuje nam się również szafka, z której będziemy mogli zabierać bronie, które wcześniej odblokowaliśmy. A bronie odblokowujemy po prostu zbierając je z ziemi i tyle. Gin. O proszę, widzę, że już Ronda coś tam chyba naprawiła z tym telewizorem, więc teraz już możemy się do niej udać. Czekajcie, przejdę sobie tutaj.
Zmienię jeszcze broń. Mogę się do niej udać i już kontynuować misje główne w takim razie. Jednak no wiadomo, na razie jeszcze chcę się zająć tymi pobocznymi kwestiami. Jest tego naprawdę tutaj sporo do zrobienia, tu nie ma co ukrywać. Widać wyraźnie, że cały świat jest pełen różnego rodzaju aktywności. No ale tutaj tak jak mówię, żeby przejąć ten safe zone jeszcze, to muszę wyeliminować wszystkich tutaj zombiaków. I dopiero jak to zrobię, jak będzie całkowita cisza, to już będę miał, o właśnie, przejęty safe zone, tak jak właśnie teraz. Zaktualizowało się to i w tym momencie mamy właśnie szafeczkę, do której możemy podejść i tutaj mamy wszystkie bronie, jakie wcześniej podnieśliśmy. Teraz możemy w takiej szafce, a raczej z takiej szafki zabrać taką broń i ją wykorzystywać, więc to jest naprawdę świetna sprawa i warto nawet i teraz, żebym sobie wziął. Proszę bardzo, wezmę sobie tę kosę. Mam już dwie sztuki. I chyba nawet zamiast tego bym wziął, ale dobra, niech będą dwie takie same. I na razie niech mi to wystarczy. Co my tu jeszcze mamy? Stand Devil Available in Survival Guide. Okej, jakaś książka, która została dodana do przewodnika tutaj. Zwiększa obrażenia. O proszę, większe obrażenia będziemy zadawać od ataków bez broni. No dobra i to. Czyli warto zbierać te książeczki, to wtedy sobie ulepszamy naszą postać jeszcze bardziej. Naprawdę, sporo różnych RPG-owych elementów. Widzę, że w ogóle nowy punkcik odblokowałem. Zdobyłem kolejny poziom. Tylko, że aby tutaj odblokować inwentory, dodatkowy slot, to potrzebuję niestety jeszcze jednego punktu, więc pozbieramy. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Jest to taka tablica, gdzie będziemy widzieć różnych ocalałych, których uratowaliśmy. Więc takie rzeczy można właśnie sprawdzać w tych safe zonach. I też warto o tym pamiętać. Tutaj można również save'ować. My oczywiście możemy save'ować w tej grze w każdym momencie, w normalnym trybie story mode. Ale jeśli byśmy mieli tryb nightmare mode, to wtedy byśmy save'owali tylko i wyłącznie właśnie w tych toaletach. A tutaj w ogóle patrzcie. Mamy składniki chyba do stworzenia tej broni, której schemat zdobyłem. Warto wiedzieć, że zawsze jest obok. Zawsze są takie składniki właśnie dostępne. Proszę bardzo. Mamy taką oto broń dostępną. Wprawdzie nie jest to aż tak dobre jak to, co miałem do tej pory. Dobra, weźmy sobie Grim Reapera, tą kosę. I się zastanawiam, czy wypróbować sobie jeszcze to. Może wypróbujemy za chwilę na zombiakach, dlatego że chciałbym tutaj zejść na dół. Spokojnie, dobra. I wykonać znowu tą misję tutaj z eliminowaniem zombiaków. Spróbujemy po prostu to teraz zrobić. Może na złoty medal, jeśli się uda, aczkolwiek zobaczymy, czy damy radę aż tak. Ajajaj, atakujemy jak największą ich ilość. Bo jednak zauważyłem, że wykonywanie tych misji naprawdę się opłaca, szczególnie na początku, kiedy dużo punktów PP otrzymujemy za to. Proszę bardzo, już jest brązowy medal odblokowany. Lecimy dalej. Ja widziałem tutaj dużą grupę zombiaków. O właśnie, tam dalej trzeba się udać. Jazda, jazda, jazda. Szybko do nich. I atakujemy kolejnych. Kurczę, nie mam pojęcia, raczej chyba 45 jeszcze nie zdążę do końca już zabić. Ale kurde. Niesamowite, co tutaj się wyprawia. Za chwilę stracę już niestety tą broń. Gincie wszyscy. Ale się tutaj można wyżyć, naprawdę niesamowite. Dobra. Atakujemy dalej. Kurde, naprawdę niewiele zabraknie, ale chyba nie zdążę jednak. Szkoda. Patrzcie, zabraknie mi dosłownie kilku zombiaków do zabicia. Ach, szkoda, szkoda. Kilku zombiaków mi zabrakło. Tak to bym otrzymał 25 punktów PP, 25 tysięcy punktów PP. No ale dobra, otrzymałem i takich sporo i teraz mogę kolejne punkty atrybutowe sobie odblokować, czyli na przykład to. A więc dodatkowy slot do inwentory, czyli do ekwipunku, tylko że muszę 2 punkty wydać i w tym momencie mam ten dodatkowy slot. Tutaj już będę musiał aż 3 punkty wydać, żeby mieć kolejny slot. Tutaj 4, tutaj 5. Więc coraz to więcej. Tu jeszcze jedną kostkę mogę mieć zdrowia. Jeszcze jeden kwadracik. Tutaj widzę, że lepsza wytrzymałość broni do walki wręcz oraz nowy ruch
specjalny, nowa umiejętność. Kurczę, się zastanawiam teraz. Myślę, że na razie jeszcze zainwestuję tutaj w zdrowie. Dobra. I okej, zobaczmy co dalej. Co tutaj jeszcze chciałem ewentualnie wam pokazać. Tutaj jest ta znajdźka, której nie mogłem na razie zdobyć, ten schemat. Ale kolejna rzecz, to myślę, że udamy się teraz tutaj, wiecie? Chciałbym wam pokazać właśnie te takie... Wow! Takie specjalne wyzwania jeszcze. Ale to za moment. Ażeż, kurde. Spadamy, spadamy. Ale patrzcie, mamy już 6 tych kwadracików zdrowia, więc już jest okej całkiem. A to się przyda, jak będę później próbował atakować psychopatę, czyli tego bossa. No bo to już są takie trudniejsze walki, gdzie przyda się również broń palna. Ja się zastanawiam, czy właśnie już atakować. Weźmy tutaj ten pistolet. Dobra, ja się zastanawiam jeszcze, jakie bronie. Na razie z tą bronią będziemy atakować. Weźmy jeszcze snaki. Sobie zjemy. Dobra. Nie wiem, czy tam upuściłem to? Chyba nie. Jeszcze mam nadal wszystkie sloty dostępne. Tak jest. Dobra, w każdym razie. Tutaj właśnie mamy tragic ending do odblokowania, czyli takie jakieś tragiczne wydarzenie. I z tego, co było napisane tutaj gdzieś w tutorialach, to aby to odblokować, to często trzeba takie właśnie... takie głośniki zniszczyć. Do tego celu możemy pewnie użyć pistoletu na przykład. Proszę bardzo. No i co? Zniszczyłem to sobie. I czy w związku z tym tutaj coś się odblokowało? Teoretycznie. Teoretycznie nie za bardzo. Tutaj jest napisane, żeby właśnie sprawdzić tę okolicę. No ale nie za bardzo mam jakąkolwiek wskazówkę na ten temat, co konkretnie muszę zrobić. A czekajcie, może tutaj trzeba wysadzić to. Chociaż nie wiem, czy to akurat o to musi chodzić. Chyba nie do końca, co? No to też, jeśli o to chodzi... A czekajcie, bo możliwe, że tam na górę muszę wejść ewentualnie na dach. No dobra, to w takim razie albo sobie to na razie odpuszczę, albo sprawdzimy to innym razem. Na razie spróbujmy się tutaj jeszcze rozejrzeć. Patrzcie, mamy wejście na górę teoretycznie chyba. Aha, bo to jest ten safe zone. Dobra. Tylko, że na niższym piętrze. Chyba akurat tutaj niczego nie znajdę. Chciałbym tam to, kurczę, zbadać. Tutaj zobaczę jeszcze w tych tutorialach. Powinienem właśnie mieć tą informację na ten temat. O, collectibles. No właśnie, i te... Aha, bo to w okolicy po prostu tych całych głośników możemy znaleźć te tragiczne wydarzenia. No dobra, najwyraźniej chyba jednak tam jakoś na górę muszę się dostać. Teoretycznie mógłbym tam jakoś wejść. No ale nie wiem, czy już teraz się tym zajmować. Może teraz sobie to odpuszczę. Tak się zastanawiam, czy nie udać się teraz do psychopaty może. I spróbować z nim zawalczyć. To może być nawet niezły pomysł. Mam w tym momencie, kurczę, 3 bronie palne. Tylko, że jeszcze jakieś snaki by się przydały, coś do zjedzenia ewentualnie, żeby zregenerować sobie zdrowie. Tutaj widzę, że akurat coś jest. Dobra. Ja to zjem szybko. Okej, przynajmniej sobie zregenerowałem. Orzesz, kurde! Jasny gwint, zjadłem, kurde. To jabłko chyba było te... zatrute. I nasz bohater po prostu się pożygał. Zwymiotował zwyczajnie. Może to. Okej, jakieś płatki sobie zjedliśmy. I idziemy dalej. Spadać, spadać, spadać. Kurde, i tak oberwałem, co mi tam. Dobra, idziemy do psychopaty w takim razie i szykujmy się na fajną walkę, mam nadzieję. O, tutaj mamy soft drink. Może też się uda to zdobyć. Na razie omijam tych zombiaków, żeby jak najmniej stracić swoją wytrzymałość swoich broni. Zwłaszcza tych do walki wręcz, bo one się mogą na pewno przydać do walki z psychopatą. Dobra. I tutaj będzie wejście chyba właśnie do niego, żeby z nim sobie powalczyć. Tutaj w ogóle też są jakieś bronie. Katana, o kurde, to może być fajna broń, żeby z nim powalczyć. Czekajcie, ja wezmę to zamiast tego w takim razie. A, czekajcie, tutaj coś jeszcze leży. Dobra. Znowu ten update jakiś. Jeszcze tego nie wiem do końca, co to oznacza.
Ale to nieważne. Dobra, zabieraj katanę, kurde. I znowu oberwałem. Ale tutaj chyba gdzieś było w okolicy jeszcze coś do zjedzenia. Bym chciał z tego skorzystać. O, właśnie, pizza. Szybciej, szybciej jest to. I zabieraj katanę. Rzesz, kurde. No nie dadzą mi spokoju. Dobra, trudno. Wchodzimy w takim razie i zobaczmy. Otwórz. I przygotujmy się na jakiś film przerwnikowy. Enter, Grasshopper. Find sanctuary in peaceful garden. Holy shit. Did zombies get in? Are you okay? Sweet anger coursed through us. Is how universe tell us who target should be. Look, you know, just because you're talking all funny like that, it doesn't mean it's making any sense. Spirit of universe has slaughtered my happiness. And so, I must slaughter too. All who disrupt my garden of peace shall die! Oh God, you did this. These people were just looking for safety. You'd no right to kill them. You shall perish like the others. No właśnie, sami widzicie, psychopaci to, jak sama nazwa wskazuje, po prostu niezrównoważeni psychicznie ludzie, którzy w wyniku tych wydarzeń po prostu oszaleli, zaczęli atakować wszystkich dookoła. On tutaj akurat chroni tego swojego wejścia tutaj do ogrodu i stara się zabijać wszystkich, którzy tutaj wchodzą. Dlatego właśnie nasz bohater był tak zdziwiony, że tutaj są te martwe ciała. Na początku myślał, że to są zombiacy, ale okazało się, że najprawdopodobniej ten psychopata zabijał po prostu... A, tu jest koleś. Po prostu zabijał zwykłych ludzi i oni się zamienili w zombiaków, zgniły ich ciała zwyczajnie. Dobra. I właśnie to jest to, o czym wam mówiłem. Warto na te walki z bossami zatrzymywać sobie broń palną, bo lepiej ich trzymać na dystans, dlatego że oni mogą nam potężne obrażenia zadać. Kurczę, oczywiście z dubeltówki strzelając powinienem właściwie być bliżej. Ja może spróbuję z pistoletu teraz do niego postrzelać. On też na szczęście będzie walczył z zombiakami, też jeśli będą go atakować, to można wykorzystywać. Atakujemy, atakujemy. Dobra. Zwróćcie uwagę, w prawym górnym rogu jest jego energia życiowa. Teraz akurat zniknęła, ale dobra, znowu się pojawiła. I musimy te wszystkie kwadraciki oczywiście jego energii wyzerować. Tak więc jak widzicie, to nie jest wcale takie łatwe, bo sporo już go poatakowałem. A mimo wszystko nadal się trzyma skubaniec. Rzesz, kurde. Oczywiście są to walki w typowo arcade'owym stylu. Troszkę tak jak Capcom nas do tego przyzwyczaił. Ta firma często takie arcade'owe walki w swoich grach tworzy, że możemy nawet 50 strzałów w gościa władować, a on i tak będzie żył i sobie biegał swobodnie. Po prostu tylko i wyłącznie musimy patrzeć na jego energię życiową. Kurde, dość mocno obrywa, muszę spadać. Bo koleś sobie radzi coraz to lepiej, a ja nie widzę nigdzie w okolicy czegoś do jedzenia. Muszę ewidentnie czegoś poszukać, bo może być niezaciekawie z czasem. Spadamy! Kurde, skubany, no. Dobra, teraz może. Oj, uciekamy, uciekamy. Szybciej! Szybciej, bo kurde, on tym dymem nas ogłusza na chwilę. Dobra. Około połowy energii mu odjąłem. Ożeż, kurde, jeszcze zombiak mi tutaj podszedł. Dobra, stary, chodź tu. Ajajaj, w co ja wszedłem? W jakąś jego pułapkę chyba. Dobra, zdaje się, że straciłem już pistolety. Teraz jeszcze shotgun. Jasny gwint. Patrzcie, co tu się wyprawia. Jeszcze 5 jego tych kwadracików. Skubany jest, wytrzymały. Tutaj na szczęście jest jedzenie, dobra. Okej, zregenerowałem sobie. Gdzie on teraz jest? Tutaj? Tak jest. Tu. Dobra. Straciłem niestety kolejną już broń palną i zostały mi tylko te bronie zwykłe, ale tutaj gdzieś jeszcze pistolet chyba widziałem, wiecie? O właśnie. W tym miejscu i możemy w niego dalej postrzelać. Tam jeszcze drugi chyba był pistolet nawet. Ale poczekam, niech on znowu zaatakuje może.
skubany. To jest najlepsza na niego taktyka, żeby właśnie trzymać się od niego z dala. Bo jednak obawiam się, że gdybym go atakował w walce w zwarciu, to skubany by mnie dopadł bardzo szybko. Okej. Parę strzałów się udało, chociaż też obrywam. Atakujemy. Nie! Spadaj, 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 stary. Dobra, kolejną broń. O, proszę. Jakąś fajniejszą broń wziąłem. Proszę bardzo. Większe obrażenia oczywiście zadaje. Coś takiego. Szybciej, szybciej. Dobra. I teraz atakujemy dalej. I też można z daleka oczywiście strzelać. W przypadku tej broni. Kolejny. Znowu mamy go tutaj. Tak jest. Atakuj. Dobra. Byle tylko celować dobrze i trafiać go chociaż. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ajajaj. Ale całkiem wymagająca i emocjonująca ta walka, trzeba przyznać. Tak jak mówię, no w takim starym stylu, bo sprowadza się do odjęcia mu całej energii. Ale mi to wcale nie przeszkadza, powiem wam. I bardzo się przyjemnie zawsze mi walczyło w tych walkach. Chociaż ktoś może powiedzieć, że są archaiczne, no ale to już zależy od gustu też. Czy coś takiego zwyczajnie przyjmujecie? O kurde, rzuciłem kataną zamiast strzelać z pistoletu. Czekajcie, jeszcze raz. Aj, oberwałem znowu. Chciałbym tą katanę odebrać z powrotem. No, spadamy, spadamy. Kurde, i znowu oberwałem dość mocno. Uciekaj, uciekaj. Dobra, czekajcie, wezmę tutaj po drodze coś do jedzenia. Dobra. Zjedzmy to. Pięknie. I tutaj gdzieś katana moja powinna leżeć jeszcze. O właśnie, tutaj w tym miejscu zabrałem. No i dobra, jeszcze pistolet. Jeszcze chciałem go wykorzystać. No i dobra. Akurat go pokonałem, a pistolet straciłem. Dobra. Why have you forsaken me? I get fired. My wife lives for a guy who sells refrigerators. My kids grow up to be disrespectful brats. Now this? A goddamn zombie outbreak? Seriously? Screw you! You piece of crap! Wait! O, żeż, kurde! Oh God! Oh! No chyba nie muszę nawet tego tłumaczyć. Koleś powinien postanowił po prostu się zabić. W ogóle unosił ręce ku górze, chyba mówił do Boga, czy tak po prostu wnioskuje po prostu, zwyczajnie. I powiedział, zadawał pytanie, czemu go poświęcił. Domyślam się, że Bóg. I mówił o tym, że żona go opuściła dla kogoś innego, że jego dzieci wychowują się nie tak, jak on by chciał, delikatnie mówiąc. No i sami widzicie, jak koleś skończył. Zdecydowanie nie miał poukładane w głowie. Ale patrzcie, po tym jak psychopaty pokonaliśmy, to otrzymaliśmy jakiś klucz, który najwyraźniej przyda nam się w jakimś pomieszczeniu. Happy Good Mart Key. Trzeba zapamiętać tą nazwę, bo może właśnie się znaleźć później jakieś takie pomieszczenie. Tak nazwane. O proszę, mamy nawet karabin maszynowy w tym momencie. Chińskie jedzenie. Dobra. Energię życiową mam na maksa teraz. I oczywiście dostałem kolejne punkty doświadczenia, więc mogę sobie ulepszyć postać. Tylko czy chcę w tym momencie już? Powiem wam, że sobie to odblokuję, czyli nową umiejętność otrzymam oraz większą wytrzymałość broni takich do walki w zwarciu. Okej. Pytanie tylko, cóż to za umiejętność? Musiałbym ją gdzieś znaleźć tutaj jeszcze. Skille. O właśnie, tutaj. XXX oraz YY, ale to w trakcie walki bez broni takie umiejętności. No dobra, w takim razie zostawiamy to i ruszamy dalej. Myślę, że to było dość ciekawe i walka z psychopatami
jest też na swój sposób ikoniczna właśnie dla tej serii. Na pewno będziemy w przyszłości kolejnych psychopatów eliminować, bo tych z pewnością nie będzie brakować. Myślę, że jeszcze w tym odcinku nie udamy się do rondy, to już zrobimy w kolejnym może materiale. Teraz jeszcze poszedłbym tutaj może, albo pójdźmy tu, dlatego że tu jest kolejna misja poboczna. Musimy sprawdzić ten motel, bo tam była jakaś kobieta, o której mówił nam wcześniej Riley. Select mission. Czyli to. Dobra. Aha, nawet nie muszę tam tego zaznaczać, bo to się i tak pokazuje. No dobra, czyli w takim razie właśnie w tamtą stronę się udamy. Spadamy, omijamy tych zombiaków. Jakie ja mam bronie w tym momencie? Dobra, może sobie tę wezmę. Spadajcie mi tutaj. Kurde, nawet takie uderzenie sprawia, że trochę energii jednak tracę. Dobra, lecę więc tędy i tutaj jest akurat jakiś schemat, więc też spróbuję zdobyć. Tylko, że ten schemat gdzie konkretnie? Czekajcie. Jakoś w tym miejscu tutaj to było. Chyba na górze, co? Tak mi się wydaje przynajmniej. O, jeszcze w ogóle jest tutaj gdzieś znowu ta statuetka. Zobaczmy. Właśnie gdzieś tutaj. W ogóle tutaj mamy pistolet na wodę nawet, którym też możemy atakować. No ale wiadomo, że to raczej ma średnią skuteczność w walce. To już bardziej taka ciekawostka tylko i wyłącznie. Tutaj mamy maczetę. I na górze właśnie, żebym tam się dostał. Ale nie da rady w życiu. Jak tam kurde wejść? Nie mam zielonego pojęcia w tym momencie. Teoretycznie powinienem móc tam się dostać. A, statuetka jest aż na samej górze. Naprawdę tam się da radę dostać? Spróbujemy. Kurde, no w życiu. Być może dopiero jak ulepszę postać, to ona będzie wyżej skakać czy coś, bo teraz to nie widzę takiej możliwości, żeby dało radę tam skoczyć. Jest to zdecydowanie za wysoko. Podejrzewam, że właśnie chodzi jednak o ulepszenie postaci, bo teraz raczej nie mam co o tym myśleć. Tymczasem więc idziemy tędy. I kierujemy się dalej w stronę tego zadania. A tutaj też będzie te tragiczne wydarzenie całe. Ajajaj, ilu tutaj zombiaków. W ogóle patrzcie, jakie ciekawe ataki przy użyciu tej broni. Jasny gwint, co tu się wyprawia. Dobra. Spadamy, spadamy. Nie wiem, czy to tragiczne wydarzenie sprawdzać. Aha, bo tu jest kolejny znowu ten głośnik. Tylko, że teraz nie mam za bardzo broni palnej. Musiałbym ewentualnie rzucać tą bronią, którą mam teraz. Na razie to odpuszczę. Aj! Skubany jeszcze do mnie doskoczył. Myślałem, że go ominę, ale jednak nie za bardzo. Dobra, ruszamy w takim razie dalej. Teoretycznie mógłbym zbierać po kolei wszystkie te bronie, żeby one mi się później odblokowywały w... Czekajcie tutaj, załatwię tego. Żeby one mi się odblokowywały później w tej szafce, w safe zone. Ale też nie biorę byle czego, bo i tak raczej z tego nie będę korzystał. Dobra, broń zabrana. No ale takie bronie jak ta tutaj, którą mam teraz, no to na pewno się może przydać. I patrzcie, tam jest Anna. Będzie trzeba ją uratować na pewno. I być może doprowadzić do safe zone'u, zobaczymy. Tutaj jest jeszcze kolejna znajdźka. O cholera, znowu gdzieś chyba na górze. Na to wygląda. Tak, pewnie tam na górze, dobra. Czyli spróbuję tam wejść. Tutaj powinny być chyba jakieś schody, mam nadzieję. Dobra, słyszeliśmy tą kobietę. Czekajcie, jak tam się dostanę? No na pewno nie tędy, może tutaj prędzej. Też nie? A, tutaj, patrzcie, kolejna strzałeczka. Pokazuje nam dziwnym trafem, gdzie wejść. Dobra, i tutaj jest Anna właśnie. Ale ona chwilę jeszcze poczeka na mnie, bo muszę wziąć tą statuetkę, czemu by nie? Dobra. Nie, nie tego, nie to chciałem brać. Bierz statuetkę. I znowu 2000 punktów PP i 8 level otrzymany. Zobaczmy, jeden punkt. Czyli coś ewentualnie albo to, albo to. Tutaj mamy dłuższy sprint, a tutaj większa szybkość tworzenia broni combo. To nie, na razie pozbierajmy kolejne punkty. I porozmawiajmy z tą Anną.
Cool painting, but you do know there's a zombie outbreak going down, right? Get a clue and mind your own business. Don't mess with me, okay? This is serious shit. Okay, whatever. But looks like you're out of paint, so why don't you just get somewhere safe and finish it later? There won't be a later if I don't get this done. Wait, who are you with, huh? Are you a snitch? What? No, I'm not a snitch. What are you talking about? Why is this so important? It's not for me. It's for people like me, the ones who live off the grid because of those fascists. Illegals? Wait, you mean this sign means there's a safe place nearby? Safe from zombies? Don't call me an illegal. Yes, that's why I have to finish, but my cannons are dried to shit! I need 3 more to get this done. You mean spray paint? Cannons. That's cool. Sure, I'll try to get you 3. Okej, czyli jeszcze misja się rozwinie dalej. Ona tutaj najwyraźniej maluje sprayem jakiś malunek, jakiś graffiti i potrzebuje jeszcze właśnie 3 sprayów i one są teraz pokazane na mapie. Ja po nie teraz powinienem się udać i je przynieść. Ona w ogóle też zachowywała się już dość dziwnie, wyraźnie też nam na początku nie ufała. Ostatecznie jednak przyjęła naszą pomoc, no bo właściwie co jej pozostaje. Powiedziała też, że tutaj właśnie w okolicy jest safe zone. Nie wiem, czy to nawet nie chodziło jej o ten budynek, który właśnie ona zamalowywała. No ale mniejsza z tym. Dobra, to wiecie co? Ja myślę, że tym zadaniem zajmę się w takim razie w kolejnym odcinku już. Bo ten już ma około pół godziny. Więc już teraz was odsyłam do następnego materiału. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górze. Patrzcie tylko na to, ile zombiaków. Ożeż kurde. No to co? Tym mało optymistycznym akcentem kończymy. A będziemy kontynuować w następnym materiale. Cześć!